Kujawsko-Pomorskie, zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu. Pani Marzena i Jacek Kujawa. Pani Katarzyna i Antoni Kwiatkowscy, Mężycice, województwo warmińsko-mazurskie, zgłoszeni przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Zapraszam. Barbara i Jacek Mazur, Rzędzianowice, województwo podkarpackie, zgłoszeni przez Podkarpacką Izbę Rolniczą w Trzebownisku. Kolejni laureaci, Teresa i Jerzy Mianowscy, Ostrowiec, województwo mazowieckie, a zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik Farmer Roku. Zapraszam. Kolejni laureaci, Monika i Dominik Nogajczyk, Rębów, województwo świętokrzyskie, zgłoszenie przez Świętokrzyski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, Biuro Powiatowe w Pińczowie. Zapraszamy. Wielkie brawa. Kolejni laureaci, Marzena i Krzysztof Rajtar, Żelimucha, województwo zachodniopomorskie, zgłoszenie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Baszkowicach, oddział w Koszalinie. A kto będzie wręczał nagrody? Pan senator Józef Łyczak oraz profesor Dariusz Panka, prorektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, patron naszego konkursu. Obydwu panów zapraszam tutaj do nas. Proszę czynić swoją powinność. Do środeczka. Państwa bliżej siebie, tak jak poprzedni laureaci. Będzie to spore ułatwienie dla fotoreporterów. Strzelają flesze, bardzo proszę. I fanfary też.